W sobotę w hali Kosyniarka odbył się kolejny mecz koszykarskiego Śląska Wrocław. Młodzi zawodnicy drugoligowego zespołu podejmowali doralne Sakłocko. Już na początku meczu zawodnicy Śląska Wrocław zaprezentowali dobrą formę. Dzięki skutecznej grze w obronie wypracowali kilkupunktową przewagę, która utrzymywała się przez całą pierwszą i drugą kwartę. Koszykarze kontrolowali przebieg spotkania i na przerwę schodzili prowadząc 39 do 30. Po pierwszej połowie wygrywamy 9 punktami. No, będziemy się starać kontrolować dobrą obronę, bo nieźle bronimy. W ataku powiedzieliśmy sobie parę słów w szatni, żeby grać lepiej. Można grać lepiej i myślę, że będzie dobrze. W drugiej części spotkania drużyna zaprezentowała lepszą skuteczność w ataku, jednak uzyskana dzięki temu przewaga stopniała w czwartej kwarcie. Dekoncentracja, która wkradła się w szeregi zawodników Śląska Wrocław, spowodowała, że na minutę przed końcowym gwizdkiem doralny Sakłocko tracił już tylko jeden punkt. Dzięki mobilizacji i uwagom trenera Grzegorza Krzaka Śląsk wygrał ostatecznie 60 do 58. Nasze grze jest dużo spontaniczności, gramy szybko i doświadczeni gracze nie nadążają za nami. Mam nadzieję, że tego będzie coraz więcej, takiej naszej młodzieżowej fantazji. Kolejny mecz koszykarze Śląska Wrocław rozegrają 22 stycznia, a ich rywalem będzie ostatnia drużyna tabeli AZS Politechnika Częstochowska.